Witajcie kochani w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na moją pielęgnację włosów. I nazwa się pytała, to była Macia S. Tak serdecznie Cię pozdrawiam. Nie wiem, nie chcę mówić o nazwisku, ale wiem, że jesteś Magda S. Także pytałaś właśnie moją historię włosów, dlaczego właśnie akurat mam ciemne włosy. Jak jestem ciemną blondynką, jak ktoś nie wie, no to jestem ciemny blond. Ale pierwsze przejdę do takiej, ogólnie to połączę pielęgnację. Jak kogoś nie będzie interesowała moja pielęgnacja, to sobie przystoi mnie do mojej historii. A jak kogoś nie będzie interesowała historia, dlaczego jestem w tych włosach, to sobie po prostu przesuniecie. Ale najpierw zacznę od mojej pielęgnacji. Moja pielęgnacja nie wygląda jakoś taka wow. Ja nie stosuję jakiejś masy, nie w domu jakiejś tam. Ja mam tam taką dużą maskę z Kylosa, ona była bardzo fajna, to była w Polsce, ją kupiłam. Ale używam tego szamponu, to jest Head & Shoulders. To jest szampon jedyny, który mi właśnie nie wysusza skóry. I to jest tej właśnie serii limitowanej. Ja mam jeszcze jedno opakowanie, to mam gdzieś tak do połowy. I będzie mi szkoda, jak niestety nie znajdę nigdzie więcej tego szamponu. To jest taki teraz wzmocniony, żeby wzmocnić włosy. Bardzo fajny szampon, ja go teraz używam i on mi nie wysusza skóry głowy. Mam tak dużo takich małych włosków. Bardzo się cieszę i teraz w ogóle dzisiaj to, nie wiem czy to zauważycie, ale ja mam dzisiaj włosy wykarbowane specjalnie do tego filmiku, żeby taką dużą objętość pokazać Wam. Następny produkt, który właśnie mnie zaskoczył, on był ulubieńcem mojego roku, to jest Regenerum, który właśnie wzmacnia włosy, bardzo fajny produkt. Jako używam już w ogóle jest koniec go i niestety go nie ma. Nie mam go więcej w zapasie, ma bardzo fajny zapach. To też jest moja taka pielęgnacja. Ja nie używam masek, bo ja miałam tą skalosę, to mi bardzo obciążała włosy. Używałam też, tylko teraz nie pamiętam z jakiej firmy. Ale zapomniałam, kurczę, wygładzającą. Ale to mniejsza z tym, ale tak rzadko używałam tych masek, bo w ogóle też to ta czasu dla mnie i też jakoś tak nie nakładałam, żeby długo ta maska pijała w moje włosy, nie używam żadnego olejku takiego arganowego, czy coś w tym stylu, nic z tego, albo rytynowy, też nie wiem, że używam, ja tego nie używam. Używam często właśnie po umyciu, moje włosy są takie suche, szorstkie, to ta blisko szwarckopa w sprayu, odżywka bardzo dobrze się spisuje, fajnie mi włosy rozczesuje i do tego jest jeszcze Tangle Teaser oczywiście, bardzo fajnie mi rozczesuje, nie wydziera mi włosy, bardzo fajne. Sprawa. I miałam, niedawno skończyłam, właśnie nie mam, bo wrzuciłam wczoraj czy przewczoraj, miałam taki właśnie fajny olejek do włosów zniszczony z Avonu, bardzo fajny, się skończył. Ja kupiłam sobie z Vio 5 takim właśnie z taką pipetką. Szukam właśnie, poszłam tylko do Superdraga i tam tylko znalazłam, to mnie zaciekawiło i fajna cena, bo była na to promocja, także kupiłam to i używam teraz, także fajnie włosy wygładza i zawsze, i to zawsze, odkąd jestem i odkąd, no może nie odkąd jestem na świecie, o to mi chodziło, ale odkąd poszłam do salonu fryzjerskiego, bo ktoś nie wie, ja jestem zawodu fryzjerką, jak ja poszłam do salonu, to widziałam się, co to jest jedwab do włosów. No i właśnie używam teraz, akurat w polskim sklepie znalazłam z Joanny, ale wcześniej używałam takie w Polsce Bioshilk, dobrze mówię, coś na B. Ale niektórzy jak używają, to na pewno wiedzą, o co chodzi. A teraz mam akurat Joannę i jak wysuszę sobie włosy, już mam wysuszone, to sobie na końcówki dokładam tutaj na grzywkę, bo grzywkę też mam uciętą, czy no, miałam obciętą, miałam taką po skosie tak dotąd. Nie miałam, że tak tylko dotąd gdzieś, tylko miałam tak całą tutaj po skosie, tak delikatnie, jak grzywkę sobie sama obcinałam do lusterka. Miałam też prostą, ale najbardziej się takie czuję. I jeszcze używam czego do włosów, no to jest nabłyszczacz do włosów. To też z salonu fryzjerskiego, też to zapamiętałam i to też sobie używam często. I to sobie kupiłam w Polsce i to jest Provita, nabłyszczacz do włosów z polskiej firmy, ja kupiłam w Naturze. Także to by była moja taka pielęgnacja, tak jakoś nie stosuję tak dużo włosów, czyli tak produktów na włosów, o to mi chodziło. Także ja nie mam jakieś takie, wiecie, wow, jakichś masek. Czasami jak mam ochotę i to sobie kupię jakąś maskę, a żebym miała taką jakąś specjalną, to nie, czasami mi wystarczy na 3 użycia, ale trzecie to już tak kiepsko, ale tam właśnie odżywkę z L'Oreal jest bardzo fajna, bo ja już używam tej farby L'Oreal, także tam jest taka fajna dołączona odżywka, maska i ona fajnie tak włosy wygładza. Ja lubię takie włosy wygładzone, ale też mi włosy obciążają te maski, dlatego ja wolę na przykład taką maskę, odżywkę w sprayu sobie użyć, czy jakiś olejek, bo to mi bardziej fajnie, takie mam włosy, no dzisiaj mam wygofrowane, to jest volume, prawda, ale też jak właśnie nie gofruję, to takie mam fajne objętość, takie puszyste włosy i wygładzone, ale to takie niewygładzone, że taki placek na głowie. I
To była moja pielęgnacja i teraz przechodzę do mojej historii włosów. Ja zaczęłam w ogóle farbować włosy oczywiście na praktykach fryzjerskich. Praktyki fryzjerskie u mnie tak wyglądały, to jest szkoła zawodowa, ja miałam szkołę zawodową skończoną, bo jeszcze w moim roku to było takie śmieszne. Ja jestem rocznik 9.1 i jak ja poszłam pierwszy rok, no to nie było techniku. No i chciałam fryzjerstwa, chciałam mi się fryzjera i chciałam fryzjera, mama mówiła, i do techniku, co będziesz w tym zawodowej szkole. A ja mówię, mama, jak chcę fryzjer, bo mi się to podoba, ja lubiłam zawsze koło włosów robić w ogóle. No i to mama, ja miałam 16 lat, byłam niepełnoletnia, więc musiałam z rodzicem iść i szukać praktyk, bo nie było tak, że mam sobie sama iść, bo to tak nie wyglądało. Musiałam iść z pełną, taką osobą pełnoletnią, czyli mamą poszłam oczywiście. Ja mała dziewczynka, ale no tak, takie były warunki, więc musiałam chodzić z mamą i chodziliśmy od salonu do salonu, szukając praktyki, to było też bardzo fajne, szukanie takiego stresu, bo jak nie znajdziesz praktyki, to nie masz szkoły, bo musisz pierwszy mieć praktykę załatwioną, a później dopiero szkołę. No i tak właśnie weszłam do jednego fryzjera, w salonu właśnie fryzjerskiego, tam co już zostałam i tam weszłam i miałam takie długie włosy, ciemny blond oczywiście, jeszcze miałam takie gdzieniegdzie refleksy, bo to już na wakacjach szukałam, żeby mieć właśnie we wrześniu już tą praktykę, we wrześniu się szkoła zaczynała i miałam takie od słońca refleksy, takie delikatne i miałam włosy po prostu, tak dużo ich miałam strasznie, no dużo miałam kiedyś, prawda, i weszłam do tego salonu fryzjerskiego, oczywiście szafowa, o której właśnie miałam później praktyki i mówił, wow, ale ty masz fajne włosy, od razu cię biorę, będziemy eksperymentować. I to już się zaczęło. I pierwszy mój był taki eksperyment, na moich włosach było tylko na koronie, czyli taki trójkąt, i szafowa wybrała i na tym mi zrobiła takie refleksje. To było bardzo fajne i tak mogłam w tym zostać, bym miała piękne, długie włosy, ale nie, bo mi się zachciało bardziej jasne, bo to się spodobało, że o, do twarzy mi ładnie, w ogóle jestem, o, super, więc zaczęłam eksperymentować. Kupiłam sobie z Joanny jeszcze najtańszą farbę, bo ja miałam praktyki płatne, miałam troszkę wypłaty, tam miałam na pierwszym roku, to tak wiecie, parę groszy, później coraz więcej, tylko 3 lata chodziłam do szkoły i później poszłam do liceum. Ale zaczęłam, to jest szkoła zawodowa, no to zaczęłam, kupiłam sobie z Joanny farbę piaskowy blond, taki piaskowy blond, bardzo ładny, bardzo fajny, bardzo ładny kolor, super mi się to podobało, było takie wielkie wow. Później szefowa mnie wzięła, bo u niej było Matrix, kosmetyki z Matrixa. Matrix to samo co L'Oreal, tylko L'Oreal wypuści Matrixa, to jakby taką zapasową swoją firmę. I byłam na tym szkoleniu i tam właśnie szefowa mnie wzięła jako modelkę i tam właśnie mi robił facet właśnie z tego Matrixa, miał taki miedziany, taki jak lisy, co mają takie nawet jaśniejsze, taki miedziany właśnie kolor i tak super w tym wyglądałam i delikatne takie blonde refleksy, jak to super wyglądało na tym. Nawet ten facet do mnie podeszedł, co prowadzi, i mówi, ty masz się nie przefarbować, ty masz w takim kolorze zostać, tak świetnie, tylko że farba z Matrixa stówę, nie, a ja nie wiem, za praktykę miałam 110, no to i to co miesiąc dostawałam i no hello i dawaj stówę na głupią farbę. No i oczywiście przefarbowałam, bo mi się zachciało bardziej platyny, blond, ojej, zostało coś tam jeszcze farby, pamiętam, w salonie fryzjerskiej. I jeszcze mi dorobiła dziewczyna właśnie, chyba na trzecim roku, już ostatnim roku, dorobiła właśnie farby i miałam tak przyplatane, że od głowy tutaj miałam pierwszą taką warstwę oddzieloną, miałam taką platynę pod spodem, miałam czy taką drugą warstwę, to była taki szary, a nie taki właśnie jak grey, taki szary strasznie jak teraz, jest taki mono, tylko taki bardziej, nie taki jak też gołębiowy, co mówią, tylko taki bardziej jaśniejszy. I później znowu miałam ten taki platyna i później na końcu miałam ten, gdzie szary kolor. To fajnie wyglądało, takie, jak były takie refleksy, jak tak włosami poruszałam, to tak fajnie. Fajnie to wyglądało. I wtedy od tamtej pory ten kolor mi tak zniszczył włosy, że jak miałam tutaj tak na prosto, bo ja zawsze na prosto miałam włosy przeważnie, to tak te końcówki, to tutaj miałam taką dziurę, słuchajcie, tu taka dziura, a tu koniec włosów. Masakra, tak mi spalił ten od spodu właśnie, co miałam taki, taki szary. Masakra, od tamtej pory musiałam obciąć włosy. Masakra, ale też była taka akcja, że wcześniej miałam, bo ja bardzo lubiłam Avril Lavigne. Jak ktoś kojarzy, to na pewno ją kojarzycie, Avril Lavigne, bo ja się tak bardziej inspirowałam. I ja miałam właśnie te długie blond włosy i chciałam pasemka delikatnie. To takie moje dwie wtopy, co wam powiem. To właśnie, co mi spaliło włosy i druga właśnie ta. Miałam takie różowe właśnie z tej strony, co miałam właśnie krzywkę. Ja właśnie tak chciałam, bo ona mi robiła dziewczyna na praktyce właśnie... Taki był to czerwony kolor, to się miało spłukać na różowy. No to dobra, no to ona mi robi. Zrobiła mi taki tutaj jeden refleksik, tak mi zawinęła. Mówi, Iwona, to chyba będzie za mało, damy więcej. I ona mi zrobiła więcej tych refleksów. Jak to się ściągło, umyło się, fajnie.
wysuszyło. To masakra, mówię. Jakbym szła, nie wiem, kibicować Polakom w meczu. Masakra. Tu miałam z tej strony czerwień, z tej strony miałam blond i wyglądałam jak flaga Polski. I że to była taka dla mnie wtopa, bo szłam prawie, szłam do domu, wracałam i szłam na autobus. Właśnie z tego mojego miasteczka do domu szłam przez miasto i mówię, i dwóch chłopaków szło. O masakra, to było. I ona czerwona jak burak, bo przechodzę obok nich, a oni mówią, patrz, co to się stało. No nic się nie stało, po prostu eksperyment fryzjerski, no trochę nie wyszło. I to było masakra. Później jeszcze raz nałożyłam, jak to ja mądra, kurde. Rozjaśniać jeszcze jasno, też muszę włosy podciąć, mówię, podetnij mi te włosy, tylko niedużo. Ona zaczęła równać, dotąd miałam włosy, jak gdy wyprostowałam, a mi się kręcą włosy, miałam dotąd masakra, myślałam, że się popłaczę. Nie, myślę, koniec z blondem i przestałam właśnie farbować na blond. Później następny od razu, który był mój kolor, to był kasztan. Ja sobie ofarbowałam, to też oczywiście jest Joanny farba, czy to był z palet? Nie, przepraszam, obraziłabym firmę Joannę, to jest, była z palet. Właśnie to taka bardzo mocna farba. Ja zaczęłam to farbować, to mi się fajnie wypukła. Miałam taki właśnie jak kolor moich oczu, taki brąz, taki świetny, to się wypukła, taki rudy brąz, taki piękny kolor i do tego jeszcze prześwitywały taki jasny, taki nie do uzyskania kolor. Piękny kolor to był. Nie mam nawet zdjęć, nawet nie mam tych zdjęć nawet, żeby wam pokazać blond w włosach, bo miałam kiedyś taką Nokia N8 i tam nie było karty pamięci, tam było tylko na telefon. Ten telefon się zepsuł, sama sobie żałuję, bo nie mam. Mam jedno to zdjęcie na Facebooku chyba, tej rudek, a teraz nie będę szukać. No i ten rudy, wszyscy mi mówią, że bardzo ładnie przefarbują taki, ale ten kolor jest nie do uzyskania, jedynie bym musiała znowu na blond i znaleźć ten odpowiedni kolor kasztan i wtedy zafarbować na taki właśnie kasztan, żeby były prześwity, takie refleksy. To była sama natura, bo to samo się spukało. Ja od tamtej pory zaczęłam już na ciemne farbować. Później był jakiś ciemny kasztan, taki właśnie ciemniejszy, taki wpadający właśnie w rudy, tylko pod światło. Później mnie właśnie naszło na ciemniejszy, taki czarny, to był typowo taki czarny, aż wpadający w granat. Tak farbowałam, tamtymi pory właśnie zniszczyło włosy, bardzo mnie zaczęły wypadać. Używam tej farby palet. I od tamtej pory ta farba mi zniszczyła strasznie włosy, bo bardzo mocna. Ja to nie jeszcze używam tą z amoniakiem, to była jedna wielka porażka. Więc nie kupujcie tej palety, bo to może teraz się coś polepszyło, a w tamtych czasach, no ile tu jestem, no jakieś może, tutaj jestem 3 lata, 3 lata później liceum, no to może jakieś 5 lat temu, no to może się polepszyły ta farba, ale to wam mówię masakra, tamte pory mi się zniszczyło, później używałam tylko z Garniera, miałam taką fajną właśnie dark brown, czyli ciemny brąz, bardzo fajna. I tutaj to teraz wam się może wydaje, że to jest czarny, ale już nie farbuję na taki czarny, tylko właśnie ciemny brąz, a po ostatnio nawet jeszcze przed świętami farbowałam na brąz tylko, że miałam jaśniejszy, a teraz ostatnio znowu kupiłam farbę z L'Oreal, ale zafarbowałam na ciemny brąz. Ale właśnie nie wiem, czy coś wykominałem, bardzo właśnie jestem zrażona do tego blondu, bardzo zniszczyłam włosy, zniszczyłam moje piękne włosy, bo mi się zachciało blondu, ale wiadomo, jak się ma za darmo na praktykach można poszaleć i eksperymentować, bo farby za darmo wszystko było, to było fajnie. Dlatego człowiek był młody, głupi i zaczął eksperymentować. I teraz chcę odbudować moje włosy i tak wyglądają już lepiej, bo są długie, a już nie są takie zniszczone i jak czeszę, to nieraz sprawdzam, czy mi się łamią, kruszą, ale no całe szczęście nie. Więc dlatego, nie wiem, może przez te olejki, może przez jedwab, chociaż przedtem też używałam jedwabiu, ale może nie tak często, bo też nie kupowałam jak teraz, bo nie pracowałam, to miałam tylko tam parę groszy z tej wypłaty. No też dostawałam stypendium, ale to już dwa razy tylko w roku się dostawałam, także nie mogłam za bardzo poszaleć, a i dlatego też tak nie dbałam o włosy, dlatego też mi się tak zniszczyło, a teraz to już inaczej, no nawet mam te już olejki, czy czasami jakąś maskę tam już sobie droższą kupię. No to sobie zregeneruje te włosy, a teraz przez zimę to tylko mi się wydzierają włosy i może tam od szaliku gdzieś od spodu się trochę kruszą, ale tak to nie ma takiego problemu, że znowu z latem, bo będą wysuszone, zniszczone, oklapnięte, bo człowiek się będzie pocił gorąco i będą te takie brzydkie bez objętości. Także chyba tyle wam, mam nadzieję, że Madziu ci się spodoba ten film, moja przygoda, dlaczego mam takie ciemne włosy. Właśnie chciałabym naprawdę zmienić coś innego,
Myślałam o ombre, ale też znowu końcówki mi się zniszczą i znowu będę miała siano. Także nie wiem, nie wiem, czy w ogóle ten blond był już ścięty, czy jeszcze gdzieś jest pod ciemną farbą ten blond. Także też tego wam nie mogę powiedzieć, czy on już mi odrósł i już nie mam tego ciemnego, tego blondu, co kiedyś farbowałam taką platyną, bo jak obcięłam i chociaż tak ofarbowałam, to i tak miałam po całości. Jak pierwszy raz tym kasztanem ofarbowałam, to i tak miałam po całości blond, także tylko nałożyłam inny kolor, czy ciemniejszy. Dobrze, mam nadzieję, że kochani, wam się spodobał ten filmik, może niektórym Madzia chciałaś, więc to dla ciebie. Mam nadzieję, że coś cię tam zaciekawi, że moja historia ci się spodoba, dlaczego mam właśnie ten czarny kolor. Także żegnam się z wami, buziaczki, miłego, do zobaczenia, pa!